Chciałbym dzisiaj zaprezentować działanie trzech typów baterii, które zostały umieszczone na 48 godzin w lodówce w temperaturze 5 stopni. Pierwszą z nich jest akumulator żelowy 5 Ah 12 V, który jest podłączony przewodami do wiertarki. Drugim rozwiązaniem jest akumulator oryginalny 14,4 V niklowo-kadmowy. I trzecim rozwiązaniem jest rozwiązanie autorskie w oparciu o obudowę z akumulatora 12-woltowego. W tej baterii są wmontowane 4 ogniwa LiFePO4 wraz z zabezpieczeniem służącym do odcięcia obciążenia, gdy poziom rozładowania baterii przekroczy dopuszczalną normę. Dobrze, zacznijmy od testu z akumulatorem żelowym. Wiertarka jest podłączona. Warunki testu są identyczne jak w przypadku, jak w ostatnim filmiku, czyli będziemy wiercić do poziomu naklejki w bloczku cementowym. Odwrócę bloczek, żeby były widoczne otwory, które zostały wykonane ostatnio. Teraz wykonam obok kolejne 3 otwory przy użyciu poszczególnych typów akumulatorów. To zaczynamy od akumulatora żelowego. Akumulatory przed umieszczeniem w lodówce zostały w pełni naładowane. W tej chwili zostały tylko świeżo wyciągnięte z lodówki. No to zaczynamy. Widać, akumulator żelowy całkiem nieźle się spisuje mimo temperatury. Teraz oryginalny akumulator Boscha. Teraz rozwiązanie z ogniwami LiFePO4. No praktycznie bez porównania. Dziękuję serdecznie za uwagę.